14 października, 75 lat temu, rozpoczęła się historia nauk ekonomicznych w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Jako dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jestem dumna, że dotrwaliśmy do tak pięknego jubileuszu. 75 lat to jest niewiele, bowiem inne środowiska akademickie mogą się poszczycić wielowiekowymi tradycjami. Jednak dla nas tutaj, na tej ziemi, jest to cała historia myśli ekonomicznej. Ja czasem mawiam, że ekonomia jest najważniejsza, najciekawsza, najtrudniejsza. Dotyczy to również naszego środowiska szczecińskiego. 3/4 wiecza minęły, mamy piękną legendę za sobą. Myślę, że nie mury, nie struktury, nie nazwy, nie kolejne tabliczki, ale ludzie tworzyli polskie, a także szczecińskie środowisko ekonomiczne. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej szkoły ekonomicznej. Jesteśmy dumni z naszych profesorów, którzy realizowali się zarówno w nauce, dydaktyce, jak i robili wspaniałe kariery na rzecz naszej gospodarki. Mamy nadzieję, że to, co chcemy, to, co robimy, przysporzy nam dalszych sukcesów, że region, gospodarka zyska wybitnych ekonomistów, dzięki którym będziemy słynni nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Siła ekonomii w dniu dzisiejszym jest w Szczecinie.